Cześć wszystkim! Dzisiaj Wednesday i Enid pokażą wam, jak przemycić najfajniejsze smakołyki do klasy. Szkoła magii jest pod tym względem surowa. Aż mam dreszcze! Życzmy im powodzenia! Rumianek i kilka kropel mojego sekretnego składnika. Mikstura jest prawie gotowa. Narysuję na tablicy, żeby było bardziej zrozumiałe. Najwyższy czas coś przekąsić, dopóki nikt nie patrzy. Uwielbiam żelki. O, kogo ja widzę? Okay. Dziękuję, rączka. No, na końcu trzeba. Co to za hałas? Snickers się przyda. Co tam się dzieje? O nie, przyłapała nas. Kto wam pozwolił jeść na lekcji? Oddajcie mi wszystkie swoje smakołyki. Szybko, konfiskuję je. Pospieszcie się, dziewczyny. No dobrze, skoro pani każe. Witamy na zajęciach plastycznych. Waszym zadaniem jest narysowanie czaszki. Wszystko jasne. Ej, Wednesday, zobacz co mam. Farba i co z tego? No właśnie, że to nie farba. Nie bój się, zaraz ci wszystko opowiem. Pewnego dnia jadłam słodki żel i odrabiałam pracę domową. Byłam w takim dobrym nastroju, dopóki przez przypadek nie pomyliłam tubek. Wzięłam farbę zamiast żelu i wycisnęłam ją prosto do ust. To było okropne, ale dzięki temu wpadłam na genialny pomysł, jak przemycić żel do klasy. Następnie przelałam żel do tubki z farbą w tym samym kolorze. Teraz nikt się nie domyśli, że mam przy sobie ten smakołyk. Tadam! Co ty na to? To świetne, Enid. Ja też coś mam. Co ty robisz? Jak wiesz, moja paleta składa się tylko z czerni, bo to najlepszy kolor do narysowania strasznego nietoperza. Ale łobuz rączka rozsypał paczkę ciastek na mojej palecie i wtedy mnie oświeciło. Położyłam Oreo zamiast farbek, żeby coś przekąsić w klasie. A, to ma sens! To mądre posunięcie. Słyszałam chrupanie. Czy wy tu znowu jecie? Zobaczmy. No nie widzę nic podejrzanego. Dziwne. To tylko farby. Malujemy. Lepiej, żeby niczego nie zauważyła. No dobrze, kontynuujcie. Uf, udało się. I jaka jest odpowiedź? Wednesday, jak ci się podoba mój kalkulator? Nie wygląda jakoś szczególnie. Przyjrzyj się lepiej. Zamiast guzików są żelki. Super. Wczoraj jadłam moje ulubione pianki marshmallow i odrabiałam pracę domową z matematyki. Ale wtedy przypadkowo opuściłam kalkulator i wyleciały z niego wszystkie przyciski. Byłam bardzo zdenerwowana, ale od razu pomyślałam, czym je zastąpić. Przykleiłam pianki marshmallow i dodałam skittlesy. No i żelki. Dzięki temu mam niesamowity kalkulator, który przemyciłam na zajęcia. Och, jestem taka głodna. Gdzie moja gumka? O, mamusiu! Ha, nabrałaś się. Ja też mam dla ciebie świetną historię. Lubię jeść więcej pianek marshmallow, zwłaszcza gdy czytam mój pamiętnik. Ale wczoraj ktoś zrujnował go swoimi głupimi wyznaniami i byłam wściekła i wzięłam gumkę, żeby wymazać te bohomazy. Ale nie udało się. Potem zdałam sobie sprawę, że przez pomyłkę chwyciłam za marshmallow, co oznaczało, że inni też się nie kapną. Więc po prostu wzięłam kilka pianek zamiast gumki i zabrałam je ze sobą. Smacznego. Kto tam mówi smacznego? Mają jedzenie na ławce? To dziwne, nic tam nie widzę. Zwróćcie uwagę na nietoperze, musicie znać wszystkie szczegóły ich budowy. To całkiem jasne. Enid, jak ci się podoba moja nowa gumka? Myślę, że jest całkiem smaczna. Co o tym myślisz? Fajna! Po prostu przykleiłam żelka w kształcie nietoperza, używając syropu kukurydzianego. To bułka z masłem. Ja też przyniosłam ze sobą coś na zajęcia. Myślisz, że to brokat? Wcale nie. To mój nowy lifehack. Dobra robota, Enid. Dziękuję. Trudno jest przemycić słodycze na lekcję biologii, więc wzięłam długopis i napełniłam go strzelającą posypką. Teraz mogę się nią delektować, kiedy tylko chcę, a nauczycielka nie widzi. To jest takie super. Dlatego właśnie nazywają się nietoperzami. Zapamiętałyście? Co? Mogłabym przysiąc, że znowu jadły za moimi plecami.
Czas na szkło powiększające. Na pewno was zdemaskuje. Biurko, zeszyty, długopisy? Czysto. Wygląda na to, że się pomyliłam. Te nuty musicie znać w pierwszej kolejności. Enid, nie śpi. Obudź się. Rączka, obudź ją. Przestań chrapać. No co jest? Spróbuj zatkać jej nos. Co się stało? A, najwyższy czas napić się kawy. Dobrze, że mam ją przy sobie. Teraz włożę słomkę i szybko się pobudzę. Ekstra! Dobrze, że wczoraj wpadłam na ten genialny pomysł, aby wstawić kawę do kubka na kredki. Pozostało go tylko okleić dla kamuflażu i dorzucić słomkę. Widzisz, Wednesday? To proste. Brawo, ale ja też mam mały sekret. Przeciągnęłam słomkę prosto do butelki z kolą. Wow, super! Świetny pomysł! La, 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 la. Czy wszystko w porządku? Myślę, że tak. La, 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 la. Czas na moją ulubioną geografię. Zobaczmy więc, co mam na mojej mapie. Muszę dokonać kilku pomiarów. A żeby było łatwiej, zjem troszkę chipsów. Czekajcie! To genialne! Możemy nasypać tutaj chipsy i przemycić je do klasy. Juhu! Ej, Wednesday! Zobacz, co wymyśliłam! Co tam chrupie? A nie, wydawało mi się, kontynuujemy. Co masz dobrego? Zaraz ci pokażę. Kiselkowe oczy! Ale ekstra! Częstuj się chipsami! Co to za hałasy? Pam, param, pam, 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 nic nie robimy. To jest podstawowa zasada w geometrii, zapamiętajcie ją. Enid, chcesz zobaczyć coś fajnego? Wow, czy to żelki? Okay. Zgadza się, wczoraj dekorowałam moje nowe etui i postanowiłam pokryć je żelkami. Super! A co sądzisz o wyglądzie moich butów? Moje trampki są teraz zrobione z cukierków. Nieźle. Dzięki, Wednesday! Jak wiesz, uwielbiam wszystko, co tęczowe, więc kiedy szybko zdałam sobie sprawę, że te cukierki będą idealnie pasować do mojego stroju, pozostało tylko je przykleić do moich nowych butów. Właśnie w ten sposób. Nikt nawet nie zauważył. To przezabawne. Podejrzane. Ach, tak! A! Mam was! Oddajcie wszystko tutaj. O rany, co za porażka. Koniec ze słodyczami w klasie. Szkoda. Chcesz oglądać więcej takich niesamowitych challenge'y? W takim razie subskrybuj nasz kanał. Nowi przyjaciele są zawsze mile widziani. Pa, pa!